wszystkim stosunkowo młody blok, on ma 2 lata. Na tych komentatorów czekam. Natomiast oczywiście ja założyłam, że nie będę pisała tekstów krytycznych, nie będę pisała krytycznie o tym, co się w Gdańsku dzieje i o naszych władzach na przykład, tylko po to, żeby zdobyć komentarze. Wręcz przeciwnie, w momencie, kiedy zdarzają się komentarze, których na przykład nie usuwam część, albo moderuję je. Potem nic nie zostaje. Moderuję je po konsultacji z osobą piszącą. Jeżeli dostaję mail, w którym ktoś pisze coś na temat prezydenta miasta Gdańska i określa go, proszę Państwa, nazwą, którą się nazywa słodką, smaczną potrawą mleczną, gdańszczanie wiedzą, jaki nick ma nasz prezydent, to ja piszę do tej osoby, powiem po prostu budyń, o naszym prezydencie mówi się budyń, prezydent to wie, tak. Natomiast ja po prostu nie dopuszczam do takiej sytuacji, że ktoś tak prezydenta naszego nazywa. Napisałam do takiej osoby, to się 3 razy taka sytuacja zdarzyła, że blog jest, komentarz jest fantastyczny, konstruktywny, merytorycznie świetny, tylko ja bardzo proszę o zmianę tego tytułu. Jak udało się? 2 razy się nikt nie odezwał, a za 3 razem to były inne osoby. Zostało coś poprawione i to jest mój sukces. Natomiast mi zależy na komentarzach. Ja chcę rozmawiać, chcę wchodzić w interakcję z komentującymi. Robię to na Facebooku dość mocno. Może to jeszcze znaczy, że nie mam tak dużego grona odbiorców. Wszyscy klikamy teraz. To znaczy, ja może będę ten proszę. Ja lubię.